Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Juken, a dzisiaj spieszę do was z informacją, dosłownie informacją z ostatniej chwili, co się zmieniło przed update do Fishing Planet, więc pokażę ci jak to działa, co tu się, moi drodzy, takiego zmieniło, no i jak to działa. Jestem akurat na Weeping Willow, bo tutaj testowałem, czy ta zanęta działa, bo chciałem też nagrać kolejny odcinek z zanętą, ale myślę, że ta informacja będzie dla was ważniejsza. A więc, moi drodzy, zmieniło się dosyć dużo w samej mechanice łowienia. Ja też udam się na inną miejscówkę, żeby wam pokazać, ale przejdziemy od pierwszej rzeczy, która się zmieniła, to znaczy tutaj pojawiła się nowa zakładka o nazwie kluby. Proszę bardzo, moi drodzy, o właśnie tutaj koledzy. Ja już stworzyłem swój klub, moi drodzy, do którego zapraszam wszystkich takich stałych widzów, ponieważ niestety mamy ograniczoną liczbę do 20 członków, także zapraszam wszystkich stałych widzów do klubu. Nie ma możliwości przyjęcia wszystkich, za co z góry przepraszam, ale wszystkich tych, którzy stale oglądają moje filmy, stale komentują moje filmy, jak najbardziej zaproszę do tego klubu po to, aby właśnie wam pomagać. I tutaj, koledze, podarujemy właśnie, moi drodzy, żywce. Aha, tylko jedną prośbę można na godzinę, czyli widzicie, kolega poprosił o 2 razy żywce Shiner, a możemy, jedna osoba może tylko jedną przynętę przekazać, czyli nawet jakbym chciał 10 żywców koledze wysłać, to niestety nie mogę tego zrobić. Tak samo jest tutaj, można markery, moi drodzy, możecie zrobić prośba i wtedy prosicie o, tylko będzie dostępne to niestety raz na godzinę, moi drodzy, możecie taką prośbę wysłać, czy to o marker, czy o przynęty. Raz na godzinę możecie taką prośbę wysłać, no i wtedy jedną przynętę ode mnie dostaniecie. Czyli no nie jest to jakoś tutaj wielki fajerwerk moim zdaniem, no bo co koledze po tym, że mu wysłałem jednego żywca Shiner. Gdybym na przykład 10 mógł wysłać, byłoby to spoko. Więc to jest pierwsza rzecz, która tutaj się zmieniła. Druga rzecz, tak jak mówiłem, odnośnie, moi drodzy, mechaniki gry. Zresztą nawet wam pokażę tutaj, bo jeszcze miałem bodajże podnęcone, ale ja sobie czas przewinę. Zobaczymy, jak to będzie działało. Nie, moi drodzy. Musimy zmienić miejscówkę, niestety. To już w międzyczasie wam powiem, co się skopało. A więc, moi drodzy, no tyle, co już zdążyłem zauważyć. Tak, jest dostępny ten podbierak. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, nie zamkniecie kołowrotka na maksa. Tak, bo od razu sprzęt się niszczy. Nie masz możliwości zamknięcia kołowrotka na maksa. Ale niestety też coś zepsuli. I tu już widzę, że koledzy na łowisku mają no identyczny problem jak ja. No jestem troszkę w szoku. Jest to naprawdę... Znaczy tak, poprawili sygnalizatory brań. Chodzi oczywiście o te sygnalizatory z podpórki na wędki. No i oczywiście zgadzam się, że te dzwonienia wcześniej były no wkurzające. Dzwoniło to za bardzo i aż uszy puchły. Gdzie ryba nie brała, to dzwoniło strasznie. Zgadzam się i to było do naprawy, natomiast naprawili to niestety, moi drodzy, za bardzo, o czym się zaraz też przekonacie i co wam pokażę, no już może bez nęcenia po prostu sobie rzucimy. Damy lepszy czas, bo ja testowałem to od rana na zanęcie, ale przy okazji też zanętę chciałbym sprawdzić, moi drodzy, bo podobno tutaj też zmiana zaszła, jeśli chodzi o zanętę, że podobno naprawili to, a faktycznie naprawili, zobaczcie. Tylko skład, tylko dodatki trzeba ręcznie, bo było, nie wiem czy widzieliście, mój odnośnie zanęty, nagrywałem odcinek, w którym mówiłem, że to jakby przenoszenie tutaj nic nie daje, bo i tak nie da się zamieszać. Zaraz zobaczymy, czy da się zamieszać. Faktycznie od razu nam wzięło Carp Rivara, tego nam wzięło, tylko czemu Feedera nam nie wzięło? No właśnie, to jest pytanie, czemu nam Feedera nie wzięło, no to czyli jednak tego nie naprawili. Jak widzicie, mieszać nie można. Chyba, że... A, tutaj Tutti Frutti mi się skończyło. No to rozumiem. A, zobaczcie. Zapamiętuję jaki mamy ostatni ten. No dobrze. No to mi się podoba, że zapamiętało. Okej, okay. Aha, i CSL-a też nam brakowało. Też zapamiętało. Pięknie. No ale zanęta mieszamy nie działa, czyli przypuszczam, że jeszcze te. Pięknie, moi drodzy. Przepis nam, zobaczcie, zapisuje nam ostatnią wartość, jaką mamy ustawioną, ile mamy dodać. Nie musimy tego ręcznie. Pięknie działa to, czyli zanęta została też po update'cie na
Poprawiona. Dobrze, to ja wam oczywiście odcinek o tym nagram też z update'em odnośnie Zanenty, bo testowałem. Czyli Zanenta działa. No idealnie, moi drodzy, jest to po update'cie naprawione. Zobaczcie, samo bierze, tylko wy po prostu klikacie na dany składnik i jakby pamięta to, ile macie dodać. A wtedy niestety, jak widzieliście ten odcinek jeszcze chyba sprzed 2 tygodni, sprzed update'a, jak robiłem Zanentę, no niestety musiałem, moi drodzy, musiałem, czekaj, ja sobie dwie wędki rzucę, musiałem niestety wszystko kasować i na nowo dodawać. Pięknie, to mi się podoba akurat, to naprawili mi się podoba, natomiast to, co wam teraz pokażę, mi się kompletnie nie podoba, to jest jakaś, nie wiem, totalna masakra i przekonacie się zaraz, co się stanie z wędkami. Ja jeszcze specjalnie będę donęcał, żebyście byli tego świadkami. I w tym momencie, słuchajcie, złowienie tutaj ryby graniczy z cudem. Mi połowa ryb uciekła. Pominę oczywiście to, że jak będzie coś oczywiście brało i uda mi się chwycić, to pokażę wam z tym kołowrotkiem, o co chodzi. Natomiast połowa ryb mi uciekła, moi drodzy. Z tegoż względu... Nie, to była piąta wędka chyba. Aha, bo nie włożyłem. Dobra, już wszystko wiem. Szósta jednak. Połowa ryb mi uciekła, bo słuchajcie, sygnalizatory prawie w ogóle nie dzwonią. I tutaj oczywiście kolega bardzo słusznie napisał, że trzeba patrzeć na żyłkę, ale pokażę wam to. U mnie to wygląda tak, że nawet ta żyłka się po prostu nie rusza. Także tu ludzie już po update'cie się wkurzają na te zmiany. Zobaczcie, mamy szczyt brań i w ogóle nic nie dzwoni. Okej, zgadzam się, że wtedy dzwoniło to za bardzo, ale po prostu będziemy mieli co chwilę, kochani, komunikat, że przegapiłeś branie, gdzie nawet nie będzie ci sygnalizator dzwonił. Także raz to działa, raz nie, to tego jeszcze po prostu, no myślę, że nie dopracowali, nie? Tego nie dopracowali, to jest mega słabe, moim zdaniem. Zobaczcie, jaka jest cisza. Mamy szczyt brań, mamy godzinę 12 pod wierzbą, gdzie jeszcze donęcam. No nie ma fizycznej możliwości, żeby była taka totalna cisza na sygnalizatorach. I wcale się nie zdziwię, jak zaraz zobaczycie, że nawet wędka nie będzie się ruszała, nic. A będzie komunikat, przegapiłeś branie. W tym przypadku lepiej mi się sprawdzają wędki karpiowe. Mówię tu konkretnie o przykładzie, akurat gdzie jesteśmy, Weeping Willow. Nie wiem, jak to na przykład na delcie działa. I mówię tylko i wyłącznie o przykładzie karpia. Nie wiem, jak to jeszcze z innymi rybami wygląda, natomiast mówię stricte odnośnie karpia, no bo do tego się odnoszę, bo tutaj jestem. Widzicie? Ja nęcę i mamy totalną ciszę. Jest totalna cisza, bo chciałbym wam jeszcze pokazać, jak działa ten podbierak i tak dalej, no ale nie, tu jakaś ryba nam wzięła. A, i jeszcze jedna rzecz, która się zmieniła. No to, kochani, zmieniło się to, że powiedzmy, łowiąc karpia 25 kg, ja miałem wrażenie, że ten karp ma 35 kg. I to myślę, że akurat jest na początku takie... znaczy, powiem wam tak, jestem za, popieram tą zmianę, bo faktycznie karpie 20-25 kg zbyt łatwo się łowiło. Jakby tak przekładając to na świat realny, to uważam, że wiecie, no realnie byście tak szybko karpia 20 kg nie wyciągali, unikata, tak? Więc popieram tą zmianę. Natomiast jest to dziwne uczucie i czujesz w pierwszym momencie taką frustrację z tego powodu, że no kurczę, tam walczysz z tą rybą, walczysz, wyjeżdża i okazuje się, że ona ma 22-25 kg. Także jest to na pewno uczucie takie dosyć dziwne i będzie trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić, ale wydaje mi się, że akurat w tej kwestii nadanie tego realizmu przykładowo tym karpiom, przypuszczam, że dotyczy to każdej ryby, nadanie tego realizmu, żeby ta zabawa jednak była większa z takim 20-kilogramowym karpiem, myślę, że jest spoko. Tylko zobaczcie, ja donęcam, mamy szczyt brań, miejscówka, która o tej godzinie oddaje idealnie i wy to słyszycie, ja nie wyłączyłem, moi drodzy, dźwięku, zresztą byście widzieli, że coś się rusza, czy coś tutaj mruga, nic. Kompletnie sygnalizatory nie dzwonią. I oczywiście, co zauważyłem, jest brań troszkę mniej. Już nie ma tak tylu brań, nawet jak nęcicie, co widzicie, ja to cały czas robię. Nie macie tylu brań, ile było wcześniej, czyli już, śmiem sądzić i musiałbym zrobić test, żeby wam to powiedzieć,
już mi się wydaje, że zapełnienie siatki, tak jak robiłem to w poprzednim, czy jeszcze poprzednim odcinku, tak, z levelowania konta, bo ja tu mówię o levelowaniu konta, słuchajcie, jest taka, o zobaczcie, przegapiłeś branie, no i moi drodzy, gdzie my mieliśmy branie? Przecież tylko było jedno piknięcie, jeden strzał i to nie było branie. Zobaczcie, znowu, no i gdzie? Nic się nie rusza, żadna żyłka się nie rusza, przegapiłeś branie numer dwa. Także to skopali, ja mam nadzieję, że oni oczywiście to naprawią i zrobią to jak najszybciej. No bo jest to ewidentnie skopane, żebyście wy się teraz nie dziwili. I ja nie wiem, czy ja w tym momencie, dopóki oni tego nie naprawią... O, zobaczcie znowu, ja nie wiem, czy ja chcę karpie łowić tutaj na Weeping Willow. Nie wiem, jak to wygląda na innych łowiskach z innymi rybami, no ale jeżeli ten problem jest globalny, na każdym łowisku jest dokładnie to samo, nie wiem, ze szczupakiem przykładowo, no to te łowienia nie mają w tym momencie sensu, dopóki tego oni nie naprawią. Bo nie wiesz, kiedy ci bierze. Jedyne, co oddaje, to tak jak mówię, trzymasz karpiówkę w ręce, to wtedy no widzisz, że ona bierze. I to się jakby nie zmieniło, nie? Zobaczcie. I okej, fajnie, że nie dzwonią te sygnalizatory jak głupie, ale one w ogóle nie dzwonią, czyli oni popsuli to zupełnie, kompletnie, totalnie. Po prostu w ogóle ryba w tym momencie nie bierze, tak? Chciałem wam to pokazać w czasie nęcenia, żebyście widzieli, że sygnalizatory nie działają. Więc no... Nie wiem, co oni tu zrobili nie tak, ale kompletnie tego nie przemyśleli. Nie? Jeszcze raz podkreślam, mamy szczyt brań, mamy zanętę i no, sami jak oglądacie moje odcinki z serii levelowania konta, to wiecie, że nie ma takiej możliwości, żeby była taka cisza. No, nie ma takiej możliwości, szczególnie w szczycie. Swoją drogą to też zapraszam was właśnie, moi drodzy, do oglądania serii, do śledzenia całej serii z levelowania konta w Fishing Planet. O 16 codziennie wrzucam nowy odcinek. Tylko ta cała seria była jeszcze nagrywana do update'u i w tym momencie, moi drodzy, robiąc dalej tą serię, ja nie wiem, ona stoi troszkę pod znakiem zapytania. W ostatnim odcinku, który już nagrywałem właśnie dzisiaj, robiłem odnośnie nieuchwytnej Arapaimy, którą też złapałem. No i w tym momencie, wiecie, jeżeli jest tak, że tych brań nie ma, że te sygnalizatory w ogóle nie działają i nawet nie jesteś w stanie się po żyłce domyślić, że coś tam bierze, no to ja nie wiem, czy jest sens iść na kolejne łowisko, coś łowić, no bo skąd ja będę wiedzieć? Chyba, że tylko spinningiem byśmy łowili. Nie wiem, jak to w ogóle, słuchajcie, ze spinningiem w tym momencie działa. Raczej tam nie ma sygnalizatorów, więc raczej tam to nie jest spieprzone, nie? Skoro działa na wędce karpiowej. Zobaczcie, jakiś duży karp na pewno podpłynął, bo bąbli mocno. Ale nawet nam się żyłka, moi drodzy, nie rusza. Nie wiem, ja mogę nawet, słuchajcie, zbliżenie zrobić specjalnie dla widza. Zobaczcie, moi drodzy. I czy waszym zdaniem, możecie w komentarzu napisać, czy waszym zdaniem tutaj się gdzieś mi żyłka rusza? Bo ja tego bynajmniej nie widzę, tak? Ryba tam na pewno siedzi, bo zaczęła bąblić, co mi się tu bardzo rzadko zdarzało, żeby po nęceniu tutaj aż tak bąbliło. Zresztą ciężko jest patrząc, łowiąc na... No i zobaczcie, przegapiłem branie i teraz niby na wędce numer jeden. Także w tym momencie jest to tak skopane, że nie jestem w stanie, jeżeli no, chyba że tutaj na karpiówce po prostu uda mi się coś złowić, bo chciałbym wam pokazać, jak działa to z tym podbierakiem i z tym kołowrotkiem. Ale no, pokazuję wam też, że jest to skopane. O, może tutaj jakiś karpik albinos nam się czai. Czai się jak szczerbaty na suchary, ale chyba wziął? Nie, nie wziął. Olał nas. Olał nas kompletnie. No i zobaczcie, moi drodzy. A nie, nie olał nas, wziął. To łowimy go, dobra. I zobaczcie, teraz kołowrotek wygląda tak, że on się obraca. No teraz akurat tą rybę wciągnęliśmy, kurczę. I to akurat takiego wielkiego albinosa. Ale co tu się też zmieniło, moi drodzy? Jak wciskacie M, to macie mnożnik, zobaczcie. Widzicie, ile ich expa macie. Jeżeli ja bym miał, no akurat nie ma możliwości, by zadziorowych haczyków założyć na wędkę karpiową, ale jeżeli macie bezzadziorowe haczyki, to macie też expa troszkę więcej, nie? Nie wiem, co dotyczy to za bonus członków klubu, no bo ja tutaj z członkami klubu nie łowię. Akurat to jest chyba pierwszy taki duży, który złowiłem, ale zobaczcie, no akurat nieszczęśliwie nam wjechał tak szybko po brzegu, I nie byłem w stanie wam za bardzo z kołowrotkiem pokazać ani
ani z tym podbierakiem. No i właśnie, to macie a propos podbieraka. No tutaj przed chwilką też widzieliście, że to nie jest tak, że ten podbierak zawsze musicie używać. Jak widzicie, to jest jakoś też niedopracowane widocznie, bo jednak wciągnąłem tego 34-kilogramowego karpia. Może dlatego, że mi wjechał po lądzie. O, coś chyba na drugiej wędce się dzieje. Czekajcie, aż się... Ale mogłoby się coś... Może to tu trzeba patrzeć bardziej, słuchajcie. Nie tam na czubek, tylko tu. Zobaczcie, jak są te sygnalizatory. Może to tu trzeba patrzeć. Ale tu tak szczerze mówiąc, no sami widzicie, że nie widać, prawda? No bo jakby tak się... Coś na jedynce się dzieje. Dobra, słuchajcie, zaryzykujemy, jedynkę biorę. O! No proszę, okej. Okay. No ale nie dzwoni sami. I zobaczcie, obraca się takie kółeczko. Jakbym chciał teraz dać na EP powrotek, widzicie, on mi się od razu nie urwie. Mamy chwilę czasu. Dobra, to sobie wyłączymy. Słuchajcie, jeżeli chciałbym dać na maksa ten kołowrotek, to co zrobiłem przez chwilkę, tak? To widzieliście, to nie jest tak jak wcześniej, że wam się przypon zerwie czy coś. Nie, to tak teraz nie działa, że wam się przypon zrywa. Ale macie tam ileś sekund, zanim wam całkowicie się sprzęt zepsuje, nie? Macie ileś sekund, jak wam się całkowicie sprzęt zepsuje. Czyli słuchajcie, oni skopali to tak, że to nie dzwoni. Sygnalizatory, które mam na czubkach, jak widzicie, też właściwie nie dzwonią. I wy musicie patrzeć na te sygnalizatory, które są tutaj. Widzicie? Tutaj, o, zobaczcie, na jedynce coś chyba zaczyna się dziać. Jak to pójdzie do góry, czy tak jak w świecie realnym, jeżeli pójdzie do góry, to wtedy zacinacie. Tylko no nie zmienia faktu, że jeżeli łowicie na 5 wędek, to ciężko jest się tak wpatrywać na to, prawda? Bo ciężko, to jest tak małe, że tylko na przybliżeniu jesteście. O, dobra, na jedynce widzicie? Znowu na jedynce coś skacze. I to jest wyznacznik, tylko szkoda, że to nie działają ani te sygnalizatory, które mam. A na przykład czwórki widzicie, że nie widać, nie? No bo musiałbym tak stanąć, o. I tak bym musiał stać i się gapić na te sygnalizatory, czy coś bierze. No i tak w zasadzie... I tu robota, nie? Nie wiem, dajcie znać, co o tym sądzicie. No oni... O, zobaczcie, jedynka. Widzicie? Znowu na jedynce mamy coś. No dobra, ale takie branie było, że go nie było. No i widzicie, no i jakby nie wiadomo, kiedy ryba bierze, nie? Bo nie dzwoni. Spróbuję jeszcze z tym sygnalizatorem potrzymać tą wędkę w ręce. Jak sami widzicie, ja tutaj za wiele nie złowiłem. Widzicie? Tu już kolega pyta, czy mamy cały czas. Odpiszemy, że oczywiście tak. Pozdrawiamy kolegę serdecznie. Spróbuję, słuchajcie, podtrzymać. To jak widzicie, nie jest jakby problem u mnie. Tu wszyscy mają z tym problem. Wszyscy mają ten problem, że przegapiłeś branie. No i w tym momencie, zobaczcie, ja jestem na drugim spocie. Nie pamiętam, ile miałem w siatce. Chyba około 100 kilo, czyli złowiłem może 40 kilo ryby, karpia. No i co? Jakby wiecie, wcześniej... A zobaczcie, jak mi tu ładnie... Zobaczcie, jak mi tutaj ładnie... To akurat Peru się nie przejmujemy, bo już na maku nie pójdziemy. Zobaczcie, jak mi tu ładnie zapełniał... Jak ładnie kiedyś zapełniałem siatkę, nie? Że... Słuchajcie, bez problemu ja byłem w stanie siatkę tak 200 kilo ryby zapełnić na jednym spocie, iść na następny spot. I zobaczcie, nie wiem, jak ja bym miał... O, jest, trójka, widzicie? Na trójce się coś dzieje. O, coś tam zadzwoniło, no ale i co? I zacząłeś za wcześnie. I teraz nagle zacząłem za wcześnie. I widzicie, no nie będę tego... No właśnie, ktoś tu napisał, irytujące jak cholera, zgadzam się, kolego, 100% z tobą. Jest to bardzo irytujące, już nie chcę mówić tutaj słów niecenzuralnych. No bo w tym momencie nie wiem, jak tą rybę łowić, nie? Bo... Sygnalizatory nie działają. Patrząc na to, na co patrzę, to i tak niby poszło do góry, ale tak naprawdę no, przegapiłem. Zobaczmy jeszcze raz na dwójkę. No i co, też przegapiłem? No i co, i też za wcześnie. No i ja wam powiem szczerze, robię sobie chyba pauzę. Ostatnia moja pauza z Fishing Planet była
jak był event Halloweenowy. Nie podobało mi się to strasznie, że to jest jakby zależne od pieniędzy tak naprawdę, żeby tutaj uczestniczyć w tym evencie. Wkurzyłem się, miałem półroczną przerwę od Fishing Planet i coś czuję, że chyba w tym momencie, dopóki oni tego nie naprawią, też zrobię sobie, moi drodzy, przerwę z Fishing Planet, bo tu koledzy się na łowisku irytują. Ja w tym momencie się też irytuję i tylko wdech, wydech robię, żeby się nie denerwować. A ta gra miała nam sprawiać przyjemność. Także skopali to totalnie. A jeżeli chodzi o siat, no w tym momencie o używanie podbieraka, no to oczywiście, moi drodzy, z Pacją to robicie. Wyciągacie podbierak i wtedy wam wkłada do podbieraka. No nie mam tego wam jak pokazać, bo widzicie, że jesteście świadkami, że przez 15 minut, odkąd nagrywam ten odcinek, praktycznie nie miałem żadnego brania sensownego, bo nawet nie wiem, niby znowu na dwójce coś się zaczyna dziać, zobaczcie. Ryzykujemy jeszcze dwójkę, bo poszło w górę. I teraz nagle zaczęło dzwonić i znowu zaciąłeś za wcześnie. Czyli no dobra, no możemy, słuchajcie, oczywiście olać te patrzenie, które patrzę, to za chwilę będziemy mieli przegapiłeś branie. No i tak źle, i tak niedobrze. Rozumiecie, o co chodzi? Że jeżeli robimy tak jak ja w tej chwili, że patrzymy na te wskaźniki, to jest zaciąłeś za wcześnie. A jeżeli znowuż wam i tak nie dzwonią te sygnalizatory, no to masz przegapiłeś branie. Także takie łowienie to ja na razie mam w nosie, bo właściwie tylko zmarnowałem zanętę. Zobaczcie, jak mi tu ładnie bąbli. Na pewno bym tu jakąś fajną 40 wyciągnął. Bym się z nią pobawił, bo pięknie mi bąbli, jeszcze nigdy mi tak nie bąbliło po nęceniu, czyli oni to naprawili. Jak się nęci, to widać, że bąbli, jak jest duża ryba, czyli tak jak być powinno na fakcie. Ale jak sami widzicie, ryby podpływają, niby na pierwszej wędce coś tam się dzieje, ale tak naprawdę sygnalizatory nie działają. Ani te od podpórki, od wędki, ani te na czubkach wędek, żaden sygnalizator nie działa, także w tym momencie no to nie ma sensu łowić i powiem wam szczerze, no seria levelowania konta stoi pod znakiem zapytania, bo ja nie zamierzam się denerwować, że połowy ryb nie złowię i w ogóle wbijanie expa stoi pod znakiem zapytania, no bo jest to mocno nie tak, nie? Coś się dzieje na wędce numer 3, ale nie, już odbiło. Poza tym, o, tutaj mamy branie. No dobra, to teraz sobie zobaczcie ten kołowrotek. Jeszcze raz wam szybko pokażę. Zobaczcie, on się tak ładnie nam obraca. Jeśli ja teraz bym dał na maksa, to mamy tak jak wcześniej było, że się przypon zerwie, tylko teraz już się przypon nie zerwie, a nie. Czemu przypon się zerwał? A przecież miało być, że się nie zerwie. I tego też widzicie, nie dopracowali. Też tego nie dopracowali. Bo jest tak jak, raz jest tak jak było, raz jest inaczej. A według update'u powinno być tak, że wam procentowo pokazuje, jak wam żyłka się zrywa, że macie te parę sekund, żeby... Ja to oczywiście celowo zrobiłem, żeby wam pokazać, jak to działa, nie dlatego, że nie umiem mówić. Ale szczerze mówiąc, nie chcę mi się tego teraz zakładać. Próbujemy na cztery wędki, no nic, no nie pokazałem wam. Na pierwszej wędce coś się dzieje, na karpiówce. Jest branie, dobra, to teraz już nie zamykamy jej na maksa. Zobaczcie, tam kołowrotek się obraca i zobaczcie, że ta ryba walczy w ogóle trochę inaczej, jakby się wędka zachowuje. I zobaczycie, że ta ryba, którą złowimy, nie będzie jakaś gigantycznie wielka, tak? A walczy mocniej. Ale też, jak widzieliście, no nie dzwonił ten sygnalizator, tak? No dobra, to na koniec odcinka, bo taką metodę mieliśmy, moi drodzy, w serii levelowania konta. Na koniec odcinka dla widza rybka. Tylko zupełnie inaczej, słuchajcie, ta wędka się zachowuje. Jest jakoś tak, nie umiem wam tego wytłumaczyć. Wy to musicie sami przetestować. Także jak ktoś nie grał z was rok czasu czy coś i wejdziecie, to nie jest, że zapomnieliście, jak się łowi, tylko faktycznie inaczej ta wędka się zachowuje. To jest coś, czego nie umiem wam wytłumaczyć. Natomiast będzie jeszcze właśnie motyw za chwilę z Pacją. Będziemy mogli siatkę wyciągnąć, znaczy podbierak konkretnie. Wam pokażę, chyba że nam ta ryba... Właśnie nie wiem, jak działa z tym podbierakiem, bo raz jest, że on musi być, a raz, że nie musi, także...
Zaraz zobaczymy. No, oby nam tylko ryba nie wjechała na grunt, no to wtedy podbierak będziemy mogli użyć. Ciekawe, co to w ogóle tutaj nam się złowiło, bo odjeżdża, ale ja jakby, wiecie, normalnie na tej wędce, która jest karpiowa najmocniejsza, bym się tu spodziewał normalnie jakieś 35 przy takich odjazdach, ale sami zobaczycie, że to będzie jakiś karp 25 kilo, nie? Tak to się zepsuło i to jest chyba pierwszy karp tak naprawdę, którego tu tutaj złowiłem. Także całe nęcenie poszło, wiecie. I oczywiście fajnie, że tak to nie dzwoni, bo to dzwonienie było mega irytujące i się zgadzam. Jak mieliście, wiecie, mieliście grania na wielu wędkach, no było to mega irytujące i to się zgadza. Natomiast no, wiecie, no przegapili, no w drugą stronę to popsuli, nie? W drugą stronę kompletnie to popsuli, bo te sygnalizatory, jak widzicie, w ogóle nie dzwonią. Także dzielę się z wami tą informacją. Czekamy, aż to naprawią. Pamiętaj, że ja to nagrywam świeżo po tym, jak update wszedł. Może się okazać, że będzie kolejny update za chwilę, którym już będzie to naprawione i ja na to liczę, bo w tym momencie cała seria z levelowania konta, gdzie codziennie, moi drodzy, o 16 wlatywał odcinek z levelowania konta, gdzie wam wiele rzeczy pokazywałem, no to ta seria stoi wtedy pod znakiem zapytania, bo wiecie, ja w tym momencie nawet nie wiem, czy ta zanęta, którą stosuję, działa, no bo nie mam się o tym jak przekonać, no bo ciężko mi jest rybę złowić, no skoro sygnalizatory nie działają, to wiecie. I to jest takie zgaduj zgadula. Wiecie, w świecie realnym, jak macie założony, tak, macie na przykład dwie wędki gruntowe, tak, i macie, pamiętam jak z dziadkiem mówiliśmy karpie, to na dwie wędki gruntowe mieliśmy takie sygnalizatory założone, które nie dzwoniły, tylko takie, wiecie, plastikowe. No ale to widzieliście, że to szło do góry, bo ta wędka była obok was. No tutaj na komputerze, mając cztery wędki, o, coś tam dzwoni. No i pewnie będzie przegapiłeś branie, bo raz tylko zadzwoniło. No jestem, tylko chcę wam pokazać, co to za ryba, bo jestem bardzo ciekaw, co to za karp tak walczy, a naprawdę mechanika, jeśli chodzi o waleczność ryby, mocno się zmieniła. Wątpię, żeby to jakiś rekord mi padł, tego bym się nie spodziewał. A może to być, jak mógłby paść oczywiście dla widza jakiś fajny unikacik rekordowy. Nie pogniewałbym się. I dobra, i teraz wam pokażę, zobaczcie, jak już będziecie mogli użyć podbieraka, wyskoczy wam komunikat, że naciśnij spację. Jeszcze ta ryba jest za daleko. O, przegapiłeś branie, a nic nie dzwoniło, więc widzicie. Jeszcze ta ryba jest za daleko, więc jeszcze podbieraka, moi drodzy, użyć nie możemy. I teraz spację wciskamy i zobaczcie, co się dzieje. Tylko ja nie mam pojęcia. O, wkładamy w podbierak, ładnie tą animację zrobili. Unikatowy karp nagi. No dobra, 37 kilo, tragedii nie ma. No to powiedzmy, że ta walka była, adekwatna do ryby, którą łowiliśmy, no bo pamiętajcie, wędka jest na 25 kilo, nie? Natomiast tutaj gdzieś poprzegapiałem brania, gdzie mi nic kompletnie nie dzwoniło, także ja czekam, aż oni to naprawią. No i to tyle, moi drodzy, będę się z wami żegnał, taką tylko informację wam odnośnie update'u dałem. Trzymajcie się, cześć!